reprezentować stylówkę jest zawsze dobrze, nieważne jaka to formuła, czy 5x5, czy 3x3. W odległych czasach graliśmy tutaj w Ostrowie i zawsze chętnie gramy dla Ostrowa i tak też jedziemy na ten turniej. Ja powtarzam zawsze, że jedziemy wygrać ten turniej. Nie interesuje nas wygranie jednego meczu, czy przejechanie się i odbębnienie, że tak powiem kolokwialnie, tego turnieju. Jedziemy wygrać i takie jest nastawienie. No, do pierwszego turnieju wiadomo, że przygotowaliśmy się bardzo krótko, bo to była szybka decyzja. Jeśli chodzi już o przygotowanie do tego turnieju, pierwsza sprawa, że nie zmieniliśmy nic w zespole, tak jak chcieliśmy zostawić ten zespół, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten czas przygotowań był, zaczęliśmy od stycznia, dwa razy w tygodniu trenowaliśmy, no, ponieważ chłopaki grają w Pleszewie, pracują. Mike w Koninie, aczkolwiek no, dwa razy w tygodniu dawaliśmy rady się zebrać i naprawdę było przygotowanie przede wszystkim, żeby poznawali, chłopaki się poznawali, takie krótkie gierki, 2x2 taktyka, też pracowaliśmy nie dużo, ale pracowaliśmy nad przygotowaniem fizycznym, ponieważ no, to też bardzo ważne w 3x3, tak jak w każdym sporcie, a w 3x3 w szczególności. I teraz właśnie tydzień przed finałem PLK 3x3 udało nam się dzięki prezesom. Mieliśmy 3 dni przygotowań, 3 dni przygotowania na arenie, także no, popracowaliśmy dosyć mocno, głównie chodziło nam już rzeczywiście o taktykę, o takie różne rozwiązanie, bo chłopaki rozumieją, o co gramy, jak gramy, w tym to jestem spokojny i chodziło po prostu o szybsze poznanie. Do głębsze się poznania, także chodzi o to, żeby po prostu szybkie rozumienie było na boisku, co jest bardzo ważne. Since January we had two practices a week, Pony Jog i Schroeder, and when we practice on sets, tactics, kondycja i bardzo dobry trening. I są jak się dla turni i wygra, i dobra zabawa, i see what we practice to the game. Bardzo mocno agresywnie. Jeśli chodzi o serce, o oddanie serca na boisku, to jestem spokojny, bo dlatego ten zespół jedzie grać, który jest i także i ci chłopacy, co trenowali, pomagali, czy są w szerokiej kadrze, to naprawdę no, zrobili kawał dobrej roboty. Także no, będziemy się bić o jak najwyższe cele i tutaj nie ma co tam oszczędzać się. Wiadomo, że jak przyjeżdżamy, to zawsze gramy o pierwsze miejsce. Zobaczymy jak będzie, bo koszykówka 3x3 jest bardziej nieprzewidywalna niż inne koszykówki, aczkolwiek no to są swoje minusy, ale też duże plusy. Także myślę, że nastawienie jest dobre, przygotowanie jest dobre. Teraz wszystko pokaże partia.